Joanna, Michał, Paula. Michał Wiśniewski otwiera przed nimi drzwi do kariery. Od ciebie zależy, kto z nich dostanie szansę na zwycięstwo. Cicho, bo dzieci. O, gdzie jest Michał Wiśniewski? Tam gdzie jest Michał, tam są prezenty, gadu! A więcej troski o dziecko, bo z tego co obserwuję, to tak mało ma kontaktu z dzieckiem. Harley należący do Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje, może stać się twoją własnością. Kochani, moja ostatnia przejażdżka tym Harleyem. Zazdrość jest częścią miłości. Najgorzej jest, jak już ludzie nie są o siebie zazdrośni. Taka blondyna, no... No powiedz, Skarbie. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś, to sam. Nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. Hubert Urbański, jestem jaki jestem, ring, witam Państwa bardzo gorąco. Dobry wieczór, dopiero zaczynamy, ja jeszcze nie dojechałem do studia, a jadę na motocyklu Michała Wiśniewskiego. Po co nam ten motocykl w studiu? Przekonacie się Państwo za chwilę, bądźcie z nami koniecznie. Myślę, że oglądacie Państwo ten program i będziecie go oglądać w gronie rodzinnym. Wielkanoc to święto rodzinne również dla Michała Wiśniewskiego, dla jego rodziny. Michał zabrał swoją rodzinę na Mazury. Jak spędzają te święta na Mazurach? Zobaczcie teraz. Wiem co. Ptaszki. Jeszcze jedno? Ćwir. I stary Pedro Ferme miał, ija, ija, ho. Ptaszki nas wyhodował, ija, ija, ho. Ćwir, ćwir tu i ćwir, ćwir tam. Ćwir, ćwir tu i tam. Ćwir, ćwir tu i ćwir, ćwir tam. Ćwir, ćwir tu i tam. Maszynę już Państwo zobaczyli, a teraz najwyższy czas, żebyśmy poznali właściciela tej maszyny. Szanowni Państwo, przed Państwem Michał Wiśniewski. No, no. Cześć, Michał. I
co? Fryzura ci się nie popsuła? A nawet nie wiem. Nie, nie popsuła mi się fryzura? Bo gdyby się popsuła, to byłby poważny dramat, naprawdę. No. Proszę państwa, zanim przejdziemy do tego motoru... Do Harley'a. Do Harley'a. To ja chciałem cię zapytać o twoje mazurskie święta. Dlaczego w ogóle Mazury, powiedz? Wiesz co, tam mamy przyjaciół. Poznaliśmy ich podczas naszych występów częstych w Mrągowie. Co? Niesamowita rodzinna atmosfera, rzadko spotykana w takich właśnie pensjonatach, gdzie można zabrać więcej osób niż tylko trzy. No właśnie, więcej. Zabraliśmy... Ile tam było osób? Cała masa ludzi. Słuchaj, całą masę ludzi zabraliśmy tak naprawdę i nie mielibyśmy gdzie ich pomieścić. W związku z czym powstał pomysł, żeby pojechać na Mazury. I powiem ci, że jest cudownie. Wprawdzie program mamy napięty, bo chcieliśmy jak najwięcej zwiedzić, jak najwięcej zobaczyć, a poza tym święta. Ale ja jestem bardzo z tego zadowolony i pomimo wszystko umysłowo, psychicznie odpocząłem. Wielkanoc to też prezenty. Wiem, że ty chcesz zrobić prezent dzisiaj właśnie, w tym szczególnym dniu. Co to będzie? Co będzie tym prezentem? No nie wiem, muszę zobaczyć, czy nie zrobiłeś żadnej rysy na nim. No proszę cię, co ty? Nie zbiłeś światełka żadnego? Denerwuję się teraz, to jak podczas inspekcji po prostu. No. Jak spisałem się? Jesteś dobry. W każdym razie... Ale skoro mnie tak oceniasz, to ty jeździsz w ogóle tym Harley'em jako kierowca? Wiesz co, ja tak naprawdę od Opola w zeszłym roku, od kiedy kupiliśmy tego Harley'a, zdążyłem kilka razy na nim się przejechać. Ale jako kierowca czy pasażer? Jako kierowca i pasażer. Aha. Ale tak naprawdę, ponieważ motor jest bardzo ciężki, nie chciałem, żeby na nim się uczyć, to przyznam się szczerze, że jest to chyba jedyny Harley w Polsce, który ma 100 kilometrów na liczniku. Tak, patrzyłem rzeczywiście niewiele, ale tyle mówimy o Harley'u, a ja cię zapytałem o prezent. Co będzie tym prezentem na Wielkanoc? No właśnie, tym prezentem na Wielkanoc będzie właśnie Harley Davidson. Czyli dokładnie ten motocykl. Fajnie. Dokładnie ten Harley Davidson może się stać państwa własnością. Aby poznać szczegóły, koniecznie zostańcie z nami. Wracamy po przerwie. Całe życie cię kocham. Cicho, bo dzieci. O, gdzie jest Michał Wiśniewski? Tam gdzie jest Michał, tam są prezenty. Nieważne gdzie jest, czy w powietrzu, czy pod wodą, w tłumie, czy pod kołdrą, i tak wiesz o nim wszystko. Wyślij SMS pod numer 7922 o treści Jak jestem, a dowiesz się, co porabia, myśli i planuje Michał. Stopa, czekaj sekundkę, tylko jeszcze wyślę SMS-a do ludzi.